Bitwa pod Obertynem. Trzykrotnie liczniejsi wrogowie pokonani. Józef Piłsudski powołuje polski skarb wojskowy. Czy piękna epoka się kończy i nadchodzi wojna? Ogromna bitwa pod Platejami. Czy Grecy w końcu pozbędą się Persów? Dzień dobry Państwu w najnowszym wydaniu historycznych wieści, a więc w programie, w którym dokonujemy podsumowania. Wydarzeń sprzed wieków, ale tylko z ubiegłego tygodnia. Zaczniemy od naszego lokalnego polsko-litewskiego podwórka i przeniesiemy się na południowy wschód naszych ziem. Dokładnie to pod Obertyn. 22 sierpnia Obertyn. Piotr Raresz, a więc od kilku lat nowy gospodar mołdawski, zaatakował w 1530 roku a, roku, a więc rok temu, Królestwo Polskie. Ten prawosławny władca. Prowadzi bardzo agresywną i ambitną politykę. Zresztą zobaczmy film dokumentalny. Stoję jako Jastrząb na czele Jastrzębi. Jak więc widzimy Piotr Raresz naprawdę chce prowadzić agresywną politykę naszym kosztem. Myślał ten władca, że ma plecy. Że wesprze go prawosławna Moskwa. Na szczęście Wasyl III prowadzi teraz inną wojnę na Dalekim Wschodzie. Myślał, że wesprze go też jego protektor, a więc sultan Sulejman. Na szczęście Imperium Ottomańskie nie jest zainteresowane wojną z Polską, co jest zresztą dla nas bardzo nobilitujące, bo pokazuje naszą pozycję na świecie. Ale mówimy ciągle o kontekście międzynarodowym, a musimy przejść do głównego bohatera tych wydarzeń, a więc do Jana Tarnowskiego. Jana Tarnowskiego, który jest zaiste intrygującą postacią. Jest to prawnuk słynnego Zawiszy Czarnego. Jan Tarnowski walczył po drugiej stronie Europy z Maurami. Jest to człowiek obyty w słowie, czynie i w wojaczce. Doskonale to zresztą dzisiaj pokazał. Przygotował zasieki, okopał swoje wojska, wykorzystał tabory. Miał pod swoim komendą 6 tysięcy ludzi. Mołdawian pod Piotrem Rareszem było 17 tysięcy. Tak było przed bitwą, bo po bitwie straty Polski wynosiły 256 ludzi. Zaś straty mołdawskie to ponad 7 tysięcy. Powtórzę, 7 tysięcy zginęło z Mołdawian. Ta armia właściwie się rozsypała. Do tego wszystkiego chodzą plotki, że Zygmunt Stary chce z portem otomańską zawrzeć pokój. Nawet nie rozejm, tylko właśnie pokój. Na pewno nie przyniesie to chluby ani prestiżu naszemu władcy. Wydaje się, że z perspektywy interesów yy, Polski jest to naprawdę... Kapitalna informacja. Z innych ciekawostek wspomnieć musimy o liście, który wczoraj był pisany przez Jana Tarnowskiego. Pisał on w nim do króla Zygmunta Starego o pomniejszej bitwie, którą przeprowadził z Mołdawianami i którą wygrał. Bitwa pod Gwoźdźcem. Ale gdy Jan Tarnowski dowiedział się, że Mołdawianie znowu atakują, że właśnie w ciągu najbliższych dni dojdzie do kolejnej bitwy, to Jan Tarnowski zabrał list swojemu posłańcowi. Stwierdził, że przecież nie będzie pisał drugiego listu, tylko po prostu jak wygra, a wygra i, i wygrał, to dopisze do tego listu. Tak też zrobił i cóż, no, miał Jan Tarnowski nosa do, do tego, że zwycięży. No i najważniejsza informacja, pewnie i najbardziej zaskakująca, Jan Tarnowski pochodzi z Tarnowa. Dziękujemy i przenieśmy się do studia. Bardzo dziękujemy za informację z Podobertyna. A teraz wspomnieć musimy o polskim skarbie wojskowym założonym 25 sierpnia przez Józefa Piłsudskiego. I co ciekawe, organizacja ta nie została założona w największych miastach w Galicji. Nie została założona w Krakowie czy w Lwowie, a została założona w Zakopanem. Tutaj w górach umieją zbierać pieniądze. Na czele organizacji stanął bardzo zasłużony członek PPS-u, a więc Bolesław Limanowski. Ta organizacja ma wspierać polskie paramilitarne jednostki, jak drużyny bartoszowe, Związek Strzelecki czy polskie drużyny strzeleckie. A podobno każda subskrypcja na tym kanale to 100 zł do polskiego skarbu wojskowego. Czy skoro Polacy zbierają pieniądze na polskie jednostki paramilitarne, to zanosi się na wojnę? Niektórzy w to wątpią. Twierdząc, że panujące rody są zbytnio ze sobą skoligacone i że wśród rodziny to raczej do takich wojen nie powinno dochodzić. Inni z kolei twierdzą i podkreślają, że rosną coraz większe antagonizmy pomiędzy głównymi państwami Europy. Wystarczy chociażby spojrzeć na Bałkany, gdzie panuje prawdziwy kocioł, i że wydaje się, że tylko iskra wystarczy, by ta beczka tego prochu wybuchła. Jeżeli coś będzie się działo, to na pewno o tym Państwu powiemy. A teraz musimy przenieść się pod plateję, gdzie będzie miała miejsce jedna z najważniejszych bitew starożytności. 27 sierpnia plateje. Właśnie na tym polu najprawdopodobniej będzie miało miejsce decydujące starcie w wojnie grecko-perskiej. Ta bitwa zdecyduje, czy ostatecznie Grecy swoją niezależność utrzymają. Rok temu Persowie przegrali pomimo dwukrotnej przewagi, Bitwę Morską pod Salaminą, było to bardzo dotkliwe starcie, które utrudniło im zdecydowanie podporządkowanie sobie Hellady. Część wojsk perskich pod wodzą króla Xerxesa wróciła do swojego państwa, musiał stłumić powstanie jakie wybuchło w Babilonie. Natomiast pozostałe wojska pod wodzą Mardoniusza z Hellady się nie wycofały i właśnie z nimi Grecy będą dzisiaj walczyć. Wydaje się, że jest to starcie Dawida z Goliatem. Imperium Achemenidów rozciąga się niemal od rzeki Indus na wschodzie, po Egipt na południu i tutaj właśnie aż po tereny Hellady, a ich przeciwnikami są podzielone małe greckie polejs. Patrząc na liczbę wojsk, to wydaje się, że Grecy nie powinni mieć absolutnie żadnych szans. Dowódcą perskim jest Mardoniusz. Postać, która nie osiąga zbyt dobrych sukcesów na greckiej ziemi. Walczył z Grekami jeszcze za czasów króla Dariusza I. Ten go trochę odrzucił od najważniejszych stanowisk po tym, jak ten przegrywał ważne bitwy i Mardoniusz powrócił na Salony dopiero za czasów syna Dariusza, a więc za czasów króla królów Xerxes'a I. Mardoniusz bardzo nalegał na Kserksesa, aby ten zmazał hańbę, jaką obłożył się jego ojciec, gdy... Nie udało mu się Hellady podporządkować, ale pytanie, czy faktycznie chodziło mu o to, czy jest to raczej kwestia prywatnej zemsty na Grekach? Należy tutaj wspomnieć o siłach, jakimi dysponują, dysponuje każda ze stron. E, spytajmy może naszego eksperta, e, panie Herodocie: e, Mówi pan, że Grecy zebrali ponad 110 tysięcy wojska, tak, te małe podzielone greckie polejs, a persowie, według tutaj pańskich wyliczeń, Zebrali ponad 300 tysięcy wojska. E, no e, chciałbym wiedzieć skąd? E, tutaj takie, takie liczby, takie ogromne, ogromne wojska. Może lekko przesadziłem, a jak to jest. Aha. Okej. Okay. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ba, tak, to tyle. tak, Miał być dłuższy, ale to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak. Ja, ja jednak samo powiem. Jeżeli chodzi o tę liczbę wojsk, no to mamy te kilkadziesiąt tysięcy wojsk greckich, no powiedzmy 30-40 yy, i trochę tych, tych wojsk perskich, no jeżeli jest tam 100 tysięcy, to to jest dobrze yy, łącznie prawda, z całym obozem i, i z ludźmi, którzy pomagają tak zwanymi ciurami yy, to z nimi być może jest te 100 tysięcy, ale to jest maks jeżeli chodzi o greckich dowódców najważniejszym z nich jest pauzaniarz władca, o tyle interesujący i władca i dowódca że jest spokrewniony ze słynnym królem Leonidasem. Tym Leonidasem od Termopil. Ale mam nadzieję, że nie wierzą Państwo w te brednie o tych 300 Spartanach, jakoby tylko tylu ich walczyło pod Termopilami. Bitwa się rozpoczyna, pauzaniarz dowodzi z jednej strony, Mardoniusz z drugiej. Oglądajmy. A few moments later. Czyli Grecy. Jednak Grecy, proszę Państwa. Mardoniusz znowu na tej heleńskiej ziemi przegrywa. Czy persowie podejmą kolejne próby, by te greckie pole i sobie podporządkować? Jeżeli tak, to będziemy o tym informować. A teraz wróćmy do studia. Zanim przejdziemy do historycznej zagwostki, musimy wspomnieć o paru szybkich informacjach. 22 sierpnia 1157 rok. Fryderyk I Barbarossa, a więc cesarz, wkracza ze swoimi wojskami do rozbitej dzielnicowo-polski. Bolesław krzywołusty niedawno zmarł i podzielił państwo pomiędzy synów. Najstarszy z nich, a więc Władysław, próbował podporządkować sobie braci, ale ostatecznie został wygnany. Czy cesarz go przywróci? 22 sierpnia 1587 rok po wyborze Zygmunta III na króla część szlachty obiera innego króla, jakim jest Maksymilian Habsburg. Mamy więc podwójną elekcję. Kto z tej dwójki ostatecznie zasiądzie na wawelskim stolcu? 22 sierpnia 1584 rok umiera Jan Kochanowski, czyli wspaniały polski artysta, tłumacz i sekretarz królewski. Czy ktoś napisze tren na jego część? 24 sierpnia 79 rok. Humanitarna katastrofa. Wybuch Wezuwiusza niszczy m.in. Pompeja 25 sierpnia 1599 roku. Zostaje wydana drukiem Biblia Jakuba Wójka. Jest to pierwsza Biblia w języku polskim. Ogromny sukces polskiego duchownego. 26 sierpnia 1071 rok bitwa pod Manzikertem. Przegrywa ją cesarz bizantyjski i zostaje wzięty do niewoli. Czy to początek dominacji Turków Seljuckich? 27 sierpnia 1955 rok ma miejsce pierwsze wydanie księgi rekordów Guinnessa. Będzie to jednorazowa ciekawostka, czy coś, o co ludzie będą walczyć, by się tam znaleźć? A teraz czas na historyczną zagwostkę. Tak prezentuje się ranking. A oto treść dzisiejszej historycznej zagwozdki. Wspominaliśmy o Imperium Achemenidów. Władcy tegoż państwa nosili tytuł Króla Królów. A jak ten tytuł brzmi po persku? Prosimy pisać w komentarzach. A teraz czas na krotochwilę, czyli dowcipy i figle. Wychodzi żołnierz z okopu. I nagle coś mu strzeliło do głowy. Dziękujemy za dzisiaj, i do kolejnego spotkania z historycznymi wieściami.